Dobra, no to lecimy, słuchajcie, z finałową misją kampanii fortecy Laszlo. Sojusz zawarty przez królową Izabelę i króla Tolgara rozwija się dobrze. Ramię w ramię te dwa wielkie narody wspólnie niosą światło Arkata i mądrość Elrata innym ludom. Niewielkie utarczki krasnoludzkich powstańców z regularnymi oddziałami nie mogą osłabić tego sojuszu, zwłaszcza że powstańcy po obydwu stronach wkrótce zostaną wyeliminowani. No, ciekawy bonus jest, wskrzeszenie. Aczkolwiek nie mam na Wulfstanie dużo many. Tam może troszeczkę ponad 100 albo 100. Więc nie wiem, czy miałbym w ogóle czas, żeby rzucać to wskrzeszenie, które nie będzie na poziomie eksperckim. Coś tam na pewno by nam pozwoliło uniknąć strat, przynajmniej przy tych potyczkach z neutralnymi oddziałami. Ale 10 tysięcy złota to jest bardzo kuszące. To jest dużo na start. Ten mod to dosyć słaby się wydaje. Plus 3 do ataku tylko... Albo wskrzeszenie, albo złoto. Ja chyba pójdę ze złotem, bo i tak raczej będę, jak już będę kastował, to raczej zaklęcia ofensywne. Także wybieramy złoto. Wasi zwiadowcy też ją widzieli? Tak, ma kłopoty. Musi się pośpieszyć. Jestem zaniepokojony. Jeśli Laszlo wie, że ona ucieka, na pewno poinformuje o tym Talngard, a wtedy Godric... Nie chciałbym być tego świadkiem. Ja też nie. Zatem może damy im inny powód do rozmyślań? No i mamy Duncana też. Ciekawe, ciekawe. Dobra, a Duncan, co ty masz ze sobą? Masz nawet 5 jeźdźców. To całkiem konkretna siła w takim razie. Gdzie można was podzielić. Dobra, mamy 20 tysięcy złota aż. Dzięki temu bonusowi. Więc możemy się skupić, myślę, na jednostkach. Nawet... Elaine? No nie, bo chłopów nie będziemy dostawać więcej. Ale wezmę ciebie. I teraz tak, co mamy zbudowane? Zaraz, Wulfstan, co ty masz? O, masz ulepszonych berserkerów. To ciekawe. No dobrze, to weźmy sobie ulepszmy. I weźmy jeszcze 6, weźmy to. Weźmy też wóz z amunicją. I namiot leczący. A, no właśnie, bo mamy u Wulfstana talent, który nam daje część jego doświadczenia całego, które pozyskał od razu nowemu bohaterowi, który się z nim spotyka. Czyli podskoczy nam od razu Inga o wiele, wiele poziomów wyżej. To weźmy logistykę, tylko przekażemy te jednostki. Może tak, może dajmy ci tak 6, zostawimy. Jakby cię tam dziabał jakiś bohater wrogi. Daj mu te jeszcze machiny. No i niech te poziomy dalej lecą. Znajdywanie drogi. Dowodzenie. Super. Może się trafi przychód złota albo coś. O, albo nawet werbunek. Byśmy ją później trzymali w mieście i by nam przychód jednostek się zwiększał. Fajna sprawa. Lepsze oświecenie. Jest lepsze dowodzenie. Eksperckie dowodzenie. O, są finanse. 250 sztuk złota dziennie. Super. Dawaj jeszcze lepszą logistykę. Chwytność też może być. Ekspercką. Oświecenie. Dyplomacja. Nie, to weźmy odkrywanie. Nie no, bo walczyć to nią nie będziemy. Weź sobie tą magię zniszczenia może w takim razie. No i bardzo fajnie. Świetny talent się trafił, dowodzenie. I werbunek mamy, i finanse. To jest po prostu coś chyba najlepszego na takich dodatkowych bohaterów. No i zobaczcie, zwiększyło nam plus 27, plus 16. Dobra, ale na razie pojedź do przodu. Zrób nam mały zwiadzik. Okej, ten garnizon jest pusty. No i teraz tak, Duncan. Mistrzu, zajmij nam tą kopalnię.
Czekaj, czy ty masz wskrzeszenie? Już nie pamiętam. Aha, bo ty masz magię mroku. Jedź może tutaj. Sprawdzimy sobie ten teren. Zabójca wiele. Dobra, bij. O, uciekają. No, troszkę mi braknie, żeby zająć tą kopalnię, szkoda. Wulstan, ty może dziabnij tych. Może się przyłączą. O, ho, ho, ho. Trochę kosztuje, ale bierzemy. 69, why not? Może jeszcze tych. Ach. Za dużo bym chciał, co? No, ale tu jeszcze jest darmowa grupka. Dobra, może ty pojedź tu. Zobaczymy, co jest w tych pobocznych drogach. No i tura za nami. Z tego, co kojarzę, ta misja była dosyć ciężka. Wiem, że Laszlo jest tutaj sporym wyzwaniem, tyle to pamiętam. Weźmy sobie save'a, zróbmy. No, ale będziemy mogli go w takim razie, skoro mamy ten fajny talent. Będziemy mogli sobie takich bohaterów porekrutować więcej. Podszkolić ich wulstanem. Tylko kurczę, teraz już chyba muszę iść trochę w złoto. Tu już byłem. Co to jest? Monolit wejścia. No dobra, tu jest trochę złota, więc zahaczymy o to. No i bierzemy złoto teraz. Podnosi szczęście. Trochę się boję tych łuczników. Chociaż runa berserkera, znaczy nie, runa szarży by nam pomogła chyba. Sprawdźmy. A, nie dojadę, dobra. Bierzmy tą rudę. Koszary włóczników, dobra, trzeba by to zająć szybko. Wow. No pewnie, że chcę, ale ekstra. Kurczę, całkiem fajnie idzie na razie. Obelisk, czyli Uzaaszy będzie, to trzeba by szybko zajmować. Kurczę, ale tych jednostek się trochę cykam. Dobra, co my tu mamy? Są stajnie, to zahaczymy. Myślę, czy brać może jednak od razu tego bohatera następnego, żeby on też zwiedzał tam niżej tereny. Tylko kurczę, trochę się ze złota wyciućkam. Ale dobra, może to jest zła decyzja, zobaczymy. Podjedź tutaj do Wulstana, naucz się. Do którego to poziomu? Do 18 się podbija. Ekstra, dobra, na razie to. No lipa. Szczęście. Znajomość, o, logistyka. Jest dowodzenie. Lepsza logistyka ekspercka. Lepsze jest finanse. O, come on. Dobra, to pomysłowość. W takim razie magia zniszczenia. Jest werbunek. Zajebiście. I ekspercką magię. I oświecenie w takim razie. No i nawet tacy bohaterowie, słuchajcie, dajecie im 6-7 jednostek pojedynczych. I nawet silnego bohatera, możecie im rzucić ze dwa czary może. To mając ekspercką magię zniszczenia, taki krasnolud potrafi mu coś zabić wtedy. Więc będziemy mogli się posiłkować też tymi bohaterami. Ale zaraz, werbunek masz. Czy może nie lepiej cię zostawić w takim razie w zamku? Sprawdzimy zaraz, ile tam podskoczy ten przychód. No ty na pewno nie możesz walczyć. Tutaj też nie przejedziesz. Dobra, to jedź tam.
Okej, teraz te zmory. To może być problem. Ale dobra, mamy trochę miejsca, żeby sobie podzielić jednostki. Szczerze, to... I tak Duncanem w sumie nie będziemy walczyć z bohaterami, więc niech będzie. Co to jest? Pieśń witalności? Okej. Dawać złoto, dawać pierwszy obelisk. No dobra, teraz nam na razie to niewiele powie pewnie i tak, więc... Kryształowa grota, okej, bierzemy. No i dobra, tych łuczników, zobaczymy jak to pójdzie. No proszę. Tu na pewno bez problemu. Tu też nie powinno być problemów. Dobra, jest kopalnia. Tu jest jakieś statystyki, chyba są. O, podnieś. A tak, dobra. Ale zahaczmy najpierw o kopalnię. O kurcze. Ale świetny artefakt. 50% silniejsze czary ognia. O kurcze, to będzie niezłe. Przydałby się dojść do smoków szybko w takim razie. Czy ja w ogóle nie mam niedźwiedzi? Dobra. Kryształów dużo potrzeba. Czerwony już się chyba aktywował. Coś dłużej mu tura zajmuje. Laszlo gdzieś tam grasuje. Dobra, weźmy te kryształy. Tu nie ma co tych druidów bić w sumie. Ale te wampiry możemy zarąbać. Tu jeszcze do miśków budynek. Dobra, kurczę, tylko tu są żywiołaki wody i to może być trudne. Cholernie trudne to może być. Na pewno straty będą. Zobaczymy, czy nam się to lepiej uda zrobić. No nie wiem, ale spróbujemy. Was może tutaj, was tu. Okej, i teraz wy może tutaj stańcie, o tak. Berserkerów chowam. Nie chcę ich tracić. Dobra, mamy piersi, zaklęcie, to dobrze. Ile by implozja zabrała, jestem ciekaw. 840, 19, a kula ognia? No, nie, implozja w takim razie. No i szarża. No i zobaczymy. Kogo czarem myknął? Podejrzewam, że miśki. No, o wiele lepiej. No, mielibyśmy to wskrzeszenie, to wiecie, to byłoby wtedy lepiej. Ale... Tak też nie jest źle. Kula ognia, finiszujemy. Nice. 8 miśków, o wiele lepszy wynik. No i ten artefakt jest na pewno tego wart. No proszę, jeszcze siłę czarów mamy. Artefakt. Elegancko. I to, wiecie co, tak z ciekawości powtórzę tą walkę. Chcę zobaczyć, jak silna teraz będzie ta kula ognia. Wiem, że nie muszę używać zaklęć w tym momencie, ale... Z ciekawości. 690... 19, nice.
Dobra, bijcie go. Może jednego zabiję. No. Nie ma problemu. Fajnie, że się dołączyło tyle jednostek. Tam jeszcze mamy u Duncana tych włóczników. Czyli tak naprawdę mamy ich już ponad setkę. Kryształy, zajebiście. Dobra, ty tutaj, kochana, leć jeszcze niżej. To pewnie będzie jakiś garnizon albo coś. No bo to jest znajoma mapa, tak? Tu już chyba ją widzimy drugi raz. U, siła czarów, dużo statystyk, kurczę. No i dobra, i zobaczcie, teraz przyrost jest 19-15 najsłabszych jednostek, a jak damy naszego bohatera do zamku, mamy 22-17-8, czyli nam zwiększył przychód. Świetna sprawa. Dobra. Co teraz zbudować? A dajmy tą cytadelę. Trzeba pamiętać, że te budynki u krasnoludów są tańsze. Zamki, kapitole i tak dalej. Więc korzystajmy z tego. Dobra, Duncan, ty tutaj jeszcze załatw te miśki. Czy to gryfy, przepraszam. Nie, miśki, co ja gadam. Dobra, jednego gryfa straciliśmy, to nic. No bierz te misie. Laska Sarisusa, no proszę. A bijmy, zobaczymy. Ładnie. No to bierz, damy to Wulfstanowi. I wracamy w takim razie. No tu moglibyśmy jeszcze o tą rtęć zahaczyć. Dwa miszki? Okej, niech będzie. Zobaczmy, co tutaj będzie. To boli. Dobra, zobaczmy. Może dajmy sobie dwóch pojedynczych. Aż cholera jasna. Magowie, kurczę, duża inicjatywa. Dobra, ale dajmy w takim razie, bo oni lubią rzucać tą pięść, a to jest fizyczny czar, to dajmy nietykalność. Dajmy wait. Może unikniemy. Jest. Elegancko. Dobra, też na wszelki wypadek. No trochę marnuję kryształy teraz, no to jest trochę problematyczne. Ach, teraz się nie udało. Dobra, dostałeś morale, mówisz. To gin. A podejdź bliżej Raksza. Dziękuję. Teraz tak, ty zaczekaj, ty zaczekaj. Zmartwychwstanie? A, użyjmy. Zawsze jeden. Dobra, bij. Dwóch. Nice. Wykończymy tych. Ty weź kontratak. I finiszujemy. $7000, zajebiście. Dawać tutaj nam atak. Ach, myślałem, że się dołączą. Czy złota więcej? O to jest pytanie, brać. Set artefakt jest... znaczy artefakty z setu krasnoluda, obok siebie dwa, widzę po lewej stronie. Dużo expa, to może weźmy. Dobra, to możemy złoto.
No i jest obelisk kolejny, a to? Posterunek fortecy. Dobra, ty tutaj dalej zwiedzaj. Więzienie. Ciekawe, kto tam będzie. Dobra, jeszcze w zamku sobie zrobimy coś na szybko. Okej, niech będzie. Kurczę, siarki brakuje i kryształów. Kuszące, żeby te smoki jeszcze zdążyć zbudować, ale gdzie jest siarka jakaś? A w zasadzie to kryształy, bo mamy... Siarki mamy... Tu są kryształy. Tu jeszcze są. Dobra, to bij tutaj te zombie. Tu niestety nic. Jeden miś, okej. Dobra, jak to wygląda? Myślę, że jeszcze nie... O, czekajcie, czekajcie. To już widzę, gdzie to jest. Mamy tutaj mantykory, one były tutaj. To jest gdzieś tu. O kurczę, to wiesz co, Inga? Chodź no tutaj, ustaw się jakoś. Trzeba teraz... Możemy to mniej więcej wyczaić, wiecie? Możemy mniej więcej wyczaić. Środek jest, będzie na pewno w tym kółeczku. Czyli co, to tak wygląda dziś na samym zakręcie drogi, że to będzie. Jakby cię tu ustawić? Tu bym obstawiał, że to tutaj gdzieś jest. Teraz nie mogę kopać, musimy zaczekać. Może się uda bardzo szybko znaleźć. W takim razie to mógł zaszy. Świetnie, świetnie. Fajnie, że tą mantykorę nam odsłoniło, bo to nam dużo podpowiedziało. Ojojoj, 6 berserkerów. To nie fajnie. Tu już wolę miśki tracić. No proszę, ale głupiutki ten komputer. Dobra, bij tu. Pozbędziemy się tej dwójki. Się broń. Wszystkie rzucą spowolnienie? No to wygląda. Okej. Chętnie wezmę tutaj tą walkę bez strat. No czasem komputer jest głupi, prawda? Dobrze dla nas. Mamy dwa fajne artefakty. Czy je założyłem? 4 do obrony. Czy wolę siłę czarów? Wolę siłę czarów na razie, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. Okej, niech będzie wynik. Poproszę. Rewelacja. Rewelacja. Kapitalnie tu idzie na razie ta misja. Dobra, budujemy co? No, Kapitol w takim razie. No dobra, i zobaczmy, czy tutaj będzie ta Uzaszy. Bardziej na północ, cholera jasna, no to jeszcze dwie tury. Czyli kroczek wyżej będzie prawdopodobnie. Okej, kurczę, no przydałoby się tych kryształów zdobyć, a nie mam i tak złota w sumie. No dobra, to bez spiny, to bij tych minotaurów. Bierzemy rtęć. Myślę, czy dalibyśmy radę tym. I co tu teraz warto w takim razie pyknąć? Chyba kapłanów runów, bo nowy tydzień nadchodzi. Elegancko. I proszę, pierwszy tydzień za nami, a my już wiemy, gdzie jest Uzaszy. Na bank będzie tutaj. Szkoda, że muszę teraz znowu czekać całą turę. Dobra, zobaczmy tych rycerzy, jak to pójdzie.
Niech będzie. Bierzemy kasiorę. Losowo wybrany zasób. Miejmy nadzieję, że będą to kryształy. Dobra, weźmy jeszcze tutaj, pozahaczajmy o te zasoby wszystkie. I zaraz tutaj Wulfstana wzmocnimy jednostkami. Damy mu też to, co ma Duncan. Okej, co by teraz... Do smoków jeszcze trochę. Weźmy to targowisko na razie. Dobra, sprawdzamy. Jest. Spędziwszy wiele godzin na kopaniu, twój bohater znalazł łzę aszy. Dobra, i teraz trzeba z nią wrócić. A tu jeszcze klejnoty. No i jeszcze możesz te duchy dziabnąć. Dobra, ty Wulfi tutaj. A, okej. Okay. No i teraz to w sumie wróć. No dobra, tak z... O! Ingvar, też całkiem fajny bohater, dużo tych obrońców ma. Myślę, czy ich kupować jeszcze. Nie no, potrzebujemy trochę jednostek teraz. Weźmy sobie jeszcze grubasków. I na chwilę zostań w zamku, odnowisz sobie manę i tak nie masz ruchu. Przy okazji ulepszymy sobie tych obrońców. Na co nie mamy pieniędzy. Dobra, Inga, śmigaj do domciu. I tak na dobrą sprawę to się możecie zamienić. Ty tam pojedziesz, pozwiedzasz teren. Dobra, daj mu tych włóczników. Może jeszcze byśmy ich ulepszyli? Albo miśki. No pewnie nam nie starczy kasy. No starczy, no to dobra. To Wulfstan w takim razie możesz śmigać śmiało do przodu, zabij to. Bierz ten atak. Zaraz. Ty, Duncan, też możesz w sumie wyjechać. Zróbmy save'a. I teraz tak, ty się zamień z nią. Znaczy, niech da ci trochę tych jednostek. I śmigaj dalej, a ona niech wraca. Duncan, ty sobie weź atak. No i jedź tutaj, pozajmuj może też coś tam. Teraz Wulfstan... Co to jest? Pieśń Sarisusa. Koszt czarów o połowę. Stary, jedziesz tam koniecznie. Zabijemy to. Dobra, jeden misiek, wybaczamy. Trzeba by zbudować zamek.
Dobra, zobaczmy jak pójdzie z tymi aniołkami. Ja myślę, że może pójść lepiej. Zwłaszcza, że mamy takie silne jednostki, fajne. Chowamy miśki. Dobra, spróbujemy tak. No ale silna ta kula ognia jest teraz. Patrzcie, nawet jak zapłon wali, masakra. No okej, możemy bić. Pięknie. Och, och. Dawać ten pierścień. No teraz to możemy sadzić czarami cały dzień i całą noc. Co tu mamy za garnizon? Całkiem prosty. Tylko ciekawe, czemu tutaj są jednostki nieumarłych i lochu razem. Strasznie dziwny garnizon. Tu jest siła czarów, po prawej też jest siła czarów. Dobra, ale tu jest bliżej. Z tym, że kurczę, tam miałem stajnię. No dobra, ale jak już jestem tu. Aha, bo tędy nie przejadę. Dobra, zabiję tylko te hydry. No zerknijmy tylko. Kiepskie artefakty, szczerze mówiąc. Czy ja mam jakąś broń? O, no chyba, że wezmę tą siłę czarów. Na razie. Dobra, niech będzie. Zawsze coś. To śmigamy w takim razie tu. Duncan, ty mógłbyś zahaczyć o tą stajnię też. Wiesz co, zabij te zombie. Weź sobie ten atak. No, o ty dziewczyno, śmigaj nam, buduj tą łzaszy. Mamy. Zobaczmy, czy jest, jest. 5000 złota więcej, przyrost 50% większy, masakra. Pozwala na korzystanie broniącym bohaterom, korzystanie z run bez zużywania zasobów. Genialne, dobra, i siedź sobie w tym zamku. A ty, mistrzu... No tak, ty się chyba nie przebijesz tutaj przez nic. To weź sobie tylko ten atak. I może siedź przy tym wiatraku. Będziesz nam podnosić zasoby. Dobra, Duncan, masz atak. Co tu jest? Atak, obrona, dobra. Spróbujemy tobą to załatwić. Żywiołaki wody. Auć, auć, auć. Wiesz co, dobra, to są tylko jednostki przystani, więc niech będzie. Tą kopalnię byś mógł zająć. A Wolfie, ty dajesz dalej na zachód. No, teraz przychód jest zarąbisty. Bierzemy smoki. Okej, przydałby się... Te miśki może by się dołączyły, kurczę. Ale tu jeszcze kusi kopalnia. Fuck. Dobra, zahaczmy o tą kopalnię. Mumie. I co ty nam dajesz? Siarkę dziennie, okej, fajnie. Ile ty masz do poziomu jeszcze? Kurczę, jeszcze kawałek. Tu jest chyba maksymalny 30, coś mi się wydaje. Raczej małe szanse, żeby się udało dobić. Złoto.
też mumię i co nam daje? Rtęć. Kurczę, tu jest stat boostów na tej mapie. Dobra, mamy zamek, zajebiście, mamy wszystkie jednostki. Pięknie. No moglibyśmy jeszcze te wykupić. Auć, auć, auć. Czy one czasem nie są odporne na zaklęcia? Nie są. Ale tania kula ognia, 4 many. W sumie tu możemy śmiało podchodzić. Nie wiem, co się tak czaje. O kurde. Coś źle spojrzałem chyba. Myślałem, że tam zasięgu nie mają. Dobra, ty wytrzymasz ten cios. Nice, nice, nice. To miało być bez strat, ale już dla jednego nie będę powtarzał. Okej, okay, no to teraz możemy śmigać po te miszki. Tak zakładam, że się przyłączą. Pewnie jestem zbyt dużym optymistą. Mantykory, wiele. To za dużo. No, tak na dobrą sprawę, Duncan, to ty już masz za mało jednostek. Także myślę, chłopie, że możesz zawracać. Zahacz sobie o tą stajnię. Dobra, co by tutaj jeszcze pyknąć? No możemy, myślę, powoli ulepszać. A niech będzie. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej też. Kryształ dodatkowy tygodniowo. Dziennie, znaczy się. Szkielety? Proszę was. No, dołączycie się. Ech. A, ty możesz chyba już właśnie podnieść z tego wiatraka surowce. Dużo mam klejnotów. Ale weźmy sobie ulepszenie smoków. Nice. No z takim przychodem też złota będziemy mogli jednak tych bohaterów sobie zaraz wziąć. Dodatkowych. Kurczę, przyłączcie się, please. Ach. Czekajcie, bo tam siła czarów. I nawet jeszcze dalej droga na zachód. Czy wy możecie, w razie czego możecie, wracać do miasta? To myślę, jedź tutaj za nim, zbieraj sobie te statystyki też od razu. Dobra, ulepszamy to, co najdroższe. Z tym, że... No właśnie. Trzeba pamiętać o tych karawanach. Zablokowały się mendy. Trudno. Jeden berserker, okej. Dobra, tu jest obelisk. Dobra, bijemy, bo to zawsze poziomy. Kurczę, ale bez tych strat, please. Może tak, może wy tutaj. Ciebie tu. I was tak. Oj, oj, oj.
Czy wytrzymasz? O cholera jasna, skurczybyki. Szlak by to trafił. Za daleko mam save'a. Dobra, trudno. Miśki. Smoczek zginął jeden. Trudno. Dobra, dajmy sobie nietykalność. Nice. Kurczę, szkoda tego smoka jednego. Tu sobie zamieniłem straty na jeszcze gorsze straty. Dobra, tu już nie mam po co podjeżdżać, nie wiem po co kliknąłem na ten obelisk. Ile ty masz many teraz? Prawie pełna. Duncan, Duncan, bierz sobie siłę czarów. No i dobra. Kapłani runów też ulepszeni. Aha, jeszcze tam chyba nie wziąłem miśków, ach. O kurcze, kuszące. 14 misiów, nie, nie, nie. O, super się ustawili. Rewelacja. Próbujemy chyba pełnej ofensywy. Dobra, jeden. Nice, jeszcze jedna kula ognia wejdzie, czyli udało się. Pięknie, pięknie. Wam damy wait. Wam też. Ale easy. Kurczę, ten artefakt jest świetny. Do czarów ognia. No też szczęście, że się w jednej grupie ustawili. Nie podzielili sobie jednostek. To zawsze dużo ułatwia. Zwłaszcza jak walczymy z taką kolosalną jednostką jak anioły. Budynek. Skarbiec krasnoludów, okej. Elegancko. Może expa. No jeszcze trochę będzie poziom. Wiesz co, może zobacz tutaj co jest. Kolejny budynek do statystyk, wow. No to w ogóle stan będzie potężny. O kurde, ten przyrost jednostek jest tak ogromny, że chyba jednak lepiej brać pieniądze ze skrzyni. Te karawany się ciągle blokują. A tutaj chyba by nas wysadziło, jakbyśmy tu weszli z północy. Centralnie w smoki. A co to jest? Plus 2 do wszystkich statystyk. To na pewno kuszące. Spróbujmy. Kurczę, wiele smoków. No na pewno straty będą. Oła, oła. Dobra, jakby to zrobić teraz? Miśki chowamy. Dajmy sobie jednego. Cholera, nie wiem. Spróbujemy tak. Fuck, nie mam pojęcia.
Dobra, chyba musimy jednak wszystko wystawić. Okej, damy runę nietykalności. Na wszystkim. Wait. Do ciebie nie dolecą, więc czekaj. Jest. No dobra, ich stracimy ze dwa grubaski albo trzy. Dwa. Porząsiu. I teraz damy nietykalność. Weźmiemy od niego ten kontratak. Oby weszła nietykalność. Ach. Trudno, trzeba będzie go wskrzesić w takim razie. Spróbujmy piorunowładnych. Może go ogłuszymy. Szarża. Kurczę, a nie mam, zdałem sobie sprawę teraz, że nie mam runy Berserkera chyba, a jest. Tylko czemu nie mogę jej użyć? Aha, bo muszę mieć straty na tym staku, okej. To weźmy nietykalność. Dobra, teraz tobą. W sumie dam ci tą nietykalność. Nie, bo kryształów mam mało, dobra, to... Zrobimy tak. O kurde. No tak, nic nie zabijemy. Musimy być normalnie. Okej, spróbujmy... No spróbujmy go ogłuszyć może znowu. Ach. Dobra, nietykalność może w takim razie berserkerom. Dobra, na wszelki wypadek też nietykalność. No i spróbujmy znowu ogłuszyć. Come on. Coś to nie wchodzi. Za cholerę nie chcę wejść. Dobra, dajemy wskrzeszenie. O kurde. Teraz nie jest za dobrze. Źle tutaj ustawiłem jednostki. Muszę tak zablokować. Nice. Ach. Dobra, wskrzeszamy. 5, okej. Nie tak źle. Trochę chyba lepszy wynik jest. No ta zbroja na pewno jest tego warta. Zamieniamy od razu. Jeszcze ochrona przed magią, fantastycznie. Tutaj też chyba będę musiał ręcznie rozegrać. A, dobra, dwa miśki. To nam chyba hełm plus 6 do wiedzy dało. No lepszy, ale kurczę, nie wiem czy Laszlo nie będzie miał oślepienia i czy nie lepiej zostawić ten hełm. Zwłaszcza, że nam many już nie brakuje. Tak chyba zrobię. Dobra, zobacz stary, co tutaj zobaczysz? Jest wiedza tutaj jeszcze. Dobra, to poczekaj tu. A my jeszcze rozbudowujemy szybko. Gildia magów, kapliczka runiczna. No nie, teraz jeszcze przydałoby się tych jednostek więcej dostawać. Wiesz co, wyjdź na chwilę z tego zamku. Niech te karawany tutaj wjadą.
czy nie pojechać już po jednostki teraz, jak weźmiemy te statystyki Wulfstanem i spróbować po prostu wyjechać tam i zaatakować Laszlo. Bo tak naprawdę to jest ostatnia misja kampanii Krasnoludów. No mógłbym jeszcze tu pojechać po statystyki, poczyścić. Byśmy sobie też może tak leciutko przeskoczyli w takim razie. Jakby się coś działo, jakby nas atakowali, to wam to oczywiście pokażę. Bo tak na dobrą sprawę tutaj mam już tego Wulfstana tak mocnego, że jeśli chodzi o neutralne staki, to nic się nie wydarzy. Pozbieram tutaj te statystyki po lewej, po prawej i w momencie, jak będziemy wychodzić za ten garnizon, to sobie wrócimy po prostu. Przeskoczymy tak szybko teraz. Okej, okay. Poczyściłem, słuchajcie, prawą stronę, lewą stronę. Uwolniłem też tutaj tego bohatera, to okazał się Brand. Całkiem fajnie wygląda, troszkę go tam podszkoliłem Wulfstanem. Wulfstan wziął wszystkie jednostki, jakie były w zamku, no prawie wszystkie. No niestety ten przychód, pomimo zbudowania Łzy Aszy, jest troszeczkę za niski i tam brakuje trochę tych surowców. Musiałbym siedzieć, czekać cały tydzień znowu, ale myślę, że to nam wystarczy. Możemy przebijać przez ten garnizon Laszlo. Tutaj nam odsłoniło tutaj oba miasta też. Był gdzieś tutaj budynek, chatka maga. Laszlo, z tego co pamiętam, tutaj pojechał. Jest chyba w Horncrest. Akurat Horncrest musimy zająć i go zabić, więc myślę, że jak zaatakujemy to miasto, to misja będzie zaliczona. Myślę, czy jeszcze tutaj jechać po tą obronę i nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj jakieś statystyki będą. Chyba nie, chyba już sobie daruję. Przebijamy się przez garnizon w takim razie i atakujemy Horncrest. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno Laszlo będzie wytrzymały. Myślę, czy zrobić myk na Armagedon teraz. Schowam może tylko miszki. Zobaczmy tak, gdzie te smoki się ustawią. Niedobrze, spróbujmy nietykalność i ustawić was tak. Pluj, spudłuj. Aż cholernik. A wiecie co? Chrzanić to te paręnaście berserkerów i tak by niewiele zmieniło. Dobra, bij tych. Ty koniecznie zabij to. O kurcze. Może tak, może kula ognia w wampiry. Myślę, że grubaski wytrzymają cios od tych zombie. Chociaż nie, dobra. Weź ich osłab. I teraz wskrzeszenie. Nice. I dobijamy. No ilu tam tych berserkerów padło? 10 może? 9. No dobra, to nie tak źle. Aha, jest jeszcze ciekawy tydzień. Brak efektu działania morale i szczęścia podczas walki. Podejrzewam, że Laszlo będzie miał bardzo wysokie, więc myślę, że tylko nam to pomoże. O kurczę, tu jest jeszcze ten, do ataku plus 2. To zahaczymy o to. Czemu nie, czemu nie? Strasznie dużo tych statystyk, dobra, to nie mam po co podjeżdżać, bo i tak nie zadziała. A może on jest tutaj? Nie, bo tu jest za mało jednostek, żeby on tu siedział, on tutaj się schował. No okej, to wbijamy. Mana jest, jest. Andreas na razie. No, zobaczmy. Jak autokombat wygra, bez problemu, no to powinno pójść lightowo.
Myślę też, że będziemy się po prostu od razu tam wbijać, jak tylko to będzie możliwe. Wiecie co? Zobaczmy, runa odporności na żywioły. A bo dobra, może nie będę Armagedonu rzucał. Zobaczymy, co on ma, trochę się pobawimy. Dajmy sobie nietykalność i wait. Okej, on będzie chciał wychodzić. Dawaj nietykalność i daj troszeczkę bliżej się ustaw. Dobra, może kula ognia, bo tak fajnie są ustawieni tutaj. Nice. Miśki, nietykalność i poczekać. Mało ma strasznie tych aniołów. A, teraz możemy zrobić jeszcze jeden fajny myk. Ściana ognia na strzelców. I do widzenia. Dobra, nietykalność. I może weź tych troszeczkę osłab. No patrzcie, brakuje nam kroku. No dobra, atakujemy. Pięknie. Dobra, nietykalność. No możemy podejść. Nie trafili, nie trafili, super. Nietykalność jest przesadzona. Dobra, teraz może spróbujemy ich ogłuszyć. No, tak też możemy. A coś ty zaatakował? No przecież miałeś zasięg do gryfów. Co za jełop. Zobaczcie, jaka fajna kula ognia. Coś pięknego. Nara. Dobra, i teraz może piorunowładne. Nie, szału bojowego. Chcę zobaczyć, czy zaatakuje obie jednostki. Tak jest. Fantastyczne. Jak są dwie jednostki koło siebie, to runa szału bojowego sprawia, że ta jednostka bije wszystkie dookoła. Strasznie przegięte te runy są. Dobra, i teraz może wskrzesimy trochę tych smoków. No jednego, zawsze coś. No dobra, ty nic nie zrobisz. Zaraz finiszujemy. No jednak prosta misja. Jak się szybko to łza się znalazło, to wręcz banalna. Dobra, to może w te gryfy. Okej, to jeszcze kula ognia tutaj. No i teraz ładnie ich od tylca weźmiemy. W takim razie berserkera poprosimy. Nice. O kurczę. A dobra, nasz smok jest podporny na ogień, więc możemy śmiało w niego walić. Łatwizna. O, jeszcze poziom skoczył. No to weźmy unik. Co on robi? Niech mnie diabli, jeśli nie robi. Zapodmy z niego
Aleś ty nad wyraz uprzejmy! Nazwałbym go! Dowódco! Nadchodzi jeszcze więcej czerwonych wojsk! Do licha! Krasnoludy! Wojownicy kamiennej fauli! Do mnie! Do boju! Rycerze Księstwa Jelenia! Za naszą wolność! Ojcze! O nie! Niech nas Elrad weźmie pod swą opiekę! Moja córeczka, Freyda, pośród wszystkich tych tortur, wszystkich okropieństw, jedna tylko rzecz naprawdę mnie przerażała. Że mógłbym umrzeć i już nigdy cię nie ujrzeć. Nie umrzesz! Wydobędę cię stąd! Będziemy walczyć razem, aby uwolnić Imperium! Nie, to ty będziesz walczyć w imię Imperium. Ja przez dekady robiłem, co w mojej mocy. Moja godzina już wybiła w momencie, gdy nadszedł goniec z wieściami od Laszlo. Laszlo, nie poddawaj się. To nie w naszym stylu. Moje wojska zajęły korytarze. Możemy zniknąć. Nie pozbywaj się tego uczucia, które teraz ci towarzyszy. Nigdy! Walcz dalej. Będzie ciężko, córeczko. Jeśli będziesz uparcie dążyć do celu, wygramy. Czuję to w kościach. Oczywiście. Muszę tak uczynić. Musimy, ojcze. Kiedy dzień będzie, Imperium zostanie uratowane. Pojawię się, by cieszyć się z tobą. Póki co. Ojcze! Ojcze! Posłuchaj, Jezus! Przyjmij mój dar! Laszlo! Co to był za krzyk? Freyda? Jeśli ma taki głos, chłopcze, to przemyślałbym jeszcze raz kwestię ożenku z nią. Dla Laszlo jest skończona, dobra dziewczyna. Jakąkolwiek magię posiadał, okrzyk Freydy ją zniwelował. Kończmy sprawę. Duncanie, stary przyjacielu. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie miałem tak wielkiej ochoty rozłupać kilka czaszek. Naprzód! Dziś wieczorem ujrzymy się ponownie. Albo przy pieczonym jeleniu, albo... Tak, albo w aulach naszych ojców. Stal i ogień! Nice. No to Freyda przywaliła, nie? Czyli nie dalibyśmy rady tak rozwiniętym Wulfstanem ani Duncanem pokonać Laszlo. Musiała nam pomóc Freyda i magia Elerata. Dobra. Kampania w takim razie Krasnoludów zaliczona, słuchajcie. Następna w kolejce będzie kampania chyba Lochu. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.